Geralt zaprasza na w żyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia, Jacek Rozenek. Bywaj. No hello, tutaj Purpose. Witam w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Harry Potter. Nie w Zagrajmy Harry Potter, tylko Harry Potter. What the fuck? O tak po prostu sobie kartal? W skrzynce? No co jest, nie podniesiesz jej? No, podniesiesz ją. W Harry Potter i kamień filozoficzny. Ciągle chcę powiedzieć Komnata Tajemnic, bo to druga część i też na Kai w ogóle, rozumiecie sami, nie? Karta i dwie żaby. Patrzcie. To koniec. To koniec! To jest chyba ostatni odcinek. No może przedostatni. Ale niedługo przechodzimy do drugiej części. Co jest na trzecim piętrze? Wchodzimy do środka. A, jasne, najlepiej puścić frajera na początek, a potem ja jestem za tobą. Tuż za tobą. A to co? Czyżby to był wielki, trzygłowy pies? Nie no, spłonią, nie? No na tej zasadzie to działa. Trzeba go uśpić, tego trzeba podtrzymać. Zobaczcie, bo to chodzi o to, jest taka czasówka. Ale Meksyk. Aj, no i cholera. Dobra, zasypiaj. Dobra, jest, wszystkie trzy. Ło, udało się. No te misje są coraz trudniejsze. No, wszystko ładnie, pięknie, ale no jednej rzeczy się nie spodziewają, że co tam jest na dole. Przynajmniej według książki na dole było coś mało przyjemnego. No właśnie. Help! It's a devil's snare. Try not to get too close to those tentacles. Incendio! Dobra, to nie było trudne. Tak po prawdzie. Co prawda diabelskie sidła działały troszeczkę inaczej w książce. Generalnie chodziło o to, że musieli się wyluzować, bo one jak się spinało mięśnie, to były trzy razy silniejsze. No wspaniale. Będę ścigał kluczyk. Gdzie ten nieszczęsny kluczyk jest? A, tutaj.
Jak on mnie denerwuje, że tak nawraca. Gdzie to? O, tu, tam mówiłem, że znajdę. Noż cholerny kluczyk. Jak ja nie lubię latać tą miotłą. Bo się nie da sterować myszką i to jest najgorsze, że właśnie, że klawiaturą to... Ajajajaj. Gdzie on jest? Tutaj. No dawaj. Jest, mam go. A, wiecie jak w książce go rozpoznali kluczyk, bo tych kluczyków to latały setki. Rozpoznali go tylko i wyłącznie po tym, że miał złamane skrzydełko, czyli już ktoś wcześniej go musiał złapać. No dobra, i tak, to jest ostatnia lokacja w grze, więc najprawdopodobniej kończymy pierwszą część. Ale zobaczymy. No oczywiście, jeżeli skończymy pierwszą część, to jeden dzień przerwy. I lecimy z drugą częścią. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś gry nietypowe, no takie, które nie zobaczycie na tym kanale, to zapraszam na nowy kanał, czyli na Purpose Plus. You have to be careful and avoid the pieces. They all move one square at a time. You'll have to make the pieces fight each other in order to get across safely. Walk onto the board, Harry, to start the game. Do be careful. Trochę inaczej kojarzę to z książki, no ale dobra. Wspaniale. Nie do końca rozumiem, jakie jest założenie. Aha. Tutaj mnie zgarną. Trzeba to zrobić po prostu tak, żeby się wszystkie rozwaliły nawzajem, no. Czy jak podejdę tutaj, to pójdą mi na ukaz. Dobra, czyli mogę iść tutaj. I wtedy mnie nikt nie zgarnie, a oni się nawzajem pozabijają. O, ja piórkuję. Dobra, mam nadzieję, że mi się uda. Aj! No dobra, tutaj powinno być ok. I się pozabijają. Yeah. I udało mi się przejść. Come on, let's go. Pięknie. Wspaniale. No i myśleliście, że to profesor Snape tam próbował przywrócić życie Voldemortowi. Looks like you have to choose the right potion. Be careful, Harry. It could be poison. This one looks like it will help us through the fire. Watch closely and keep your eye on the correct potion. Then choose wisely. No, wspaniale. Oczy na eliksirze przez cały czas. Dobra, jest. Chyba to ten. Aha, świetnie. No stój. No dobra, czyli to teraz jest ten. No co jest? No ten. Jeszcze raz się przemieszają? A jak? Tym razem znacznie szybciej.
wrócił na swoje miejsce. No nie, ile razy jeszcze to się będzie przynosić? No dobra, teraz jest w tym rogu. Co, znowu? Wspaniale. Ale zasuwa. Skurkowany, dobra. Obok się przeniósł. No dobra, czyli tutaj. No to nie było trudne, szczególnie, więc... jakoś dałem radę, no, jestem dobry w to. No więc to nie Snape chciał ukraść ten kamień, już wam podpowiem. Snape próbował go obronić. A w rzeczywistości... osobą, która chciała tutaj nam wszystko popsuć, był profesor Quirrell. Teraz po chamsku powinienem przerwać odcinek. Ile już mamy nagrania? 12 minut. Tak, właśnie w tym momencie powinienem przerwać odcinek. Nie, no oczywiście żartuję, już dociągniemy. Tę część Harry'ego Pottera dociągniemy do końca. I wondered whether I'd be meeting you here, Potter. I suppose you were expecting someone else. Well, it's me, scared, stuttering Professor Quirrell. You're far too inquisitive to remain among the living. Przerąbane generalnie, bo trzeba do niego się dostać. Dobra, jeszcze tutaj. A on do nas w tym czasie naparza. Także jest to dosyć utrudnione. On próbuje nam odepchnąć niejako tą platformkę. Dobra, wspaniale. I teraz próbujemy przepchnąć. Tego będzie łatwiej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, nie wchodź na to, Harry! Patrzcie, on próbuje nam odpychać tą platformę. Ale my się nie damy. Ale zaczął naparzać, zobaczcie. Wow. Mam cię. Cursed Potter, you will not succeed again. Niech on sobie wyjdzie, a ja wrócę po... A dobra, tu jest dużo żab, także... Spokojnie. Powinno wystarczyć. Zwierciadło Eingarb! Give me the stone. Nie. Let me speak to him face to face. Master, you're not strong enough. I have strength enough for this. No cóż. Cześć, Voldemort. Die, Voldemort.
I z tego co pamiętam, to dało się go pokonać tylko i wyłącznie poprzez zwierciadło, celując. No co jest? Jej, zrzuciliśmy mu to na głowę. No chodź tu. No chodź tu, bydlaku. I kolejny zrzucony na głowę, a gdzie tam? O właśnie, w ten sposób się udało pokonać. Przepraszam, że się nie odzywam, ale to pamiętam, zapamiętałem jako dosyć trudną misję. Dam radę? No nie, naprowadzający się pocisk. Najgorzej. No dawaj. Cholerny świat. Oberwał znowu. Kolejny strzał, dobra. No nie! Jest! Jest, 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 jest. Jest! Pojawił się Dumbledore znikąd. Wcześniej nam nie mógł pomóc, nie? Dumbledore smiled. What happened down in the dungeons between yourself and Professor Quirrell is a complete secret, he said. So naturally, the whole school knows. The stone had been destroyed, but Harry remained fearful that its loss would not prevent Lord Voldemort's return. Dumbledore nodded, sharing his concern. Nevertheless, Harry, if our battles do no more than slow Voldemort's return, with luck he may never regain his power at all. Harry made his way down to the end of the year feast alone that night. The great hall was decked out in green and silver to celebrate Slytherin winning the house cup. When Harry entered, there was a sudden hush. He took a seat between Ron and Hermione, trying to ignore the stares of the other students. The House Cup, announced Dumbledore, is awarded to the team with the most house points. At the moment, that would seem to be Slytherin. However, a storm of cheering and stamping broke out from the Slytherin table. However, continued Dumbledore, in recognition of Mr. Harry Potter's pure nerve and outstanding courage, I award
Gryffindor, 60 points. Harry's table erupted with cheers and applause. The additional point had won the House Cup for Gryffindor. It was the best evening of Harry's life. Better than winning at Quidditch or Christmas or knocking out mountain trolls. He would never, ever forget tonight. Słuchajcie, koniec. Mamy koniec. Czyli widzimy się całkiem niedługo. Jeden, może dwa dni przerwy od Harry'ego Pottera. I widzimy się w drugiej części, czyli w Komnacie Tajemnic. Po to im były te fasolki. Jakby się ktoś zastanawiał, po co bliźniakom były fasolki, to właśnie macie odpowiedź. No niestety, nie zdobyliśmy ostatniej karty, ponieważ zabrakło nam kilku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu kart nam zabrakło. No mówi się trudno. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. Cześć.